Sezon wypasu w pełni. W Polsce wciąż mało jest takich widoków i takich stad. Tu w Słońsku pasie się największe stado bydła opasowego, 3,5 tysiąca sztuk, z czego 3 tysiące to krowy rasy limuzin. Taka hodowla jest znacznie tańsza niż trzymanie zwierząt w oborach. Woda, którą widzicie, jest i trawa, która rośnie, to jest tylko to, nic więcej. A cielęta, które są przy matkach, mają jeszcze mleczko od swoich krówek. Mam, są odłączane cielęta w miesiącu październiku, wrzesień, październik. Na obiekty idą cielęta, a mamki pozostają, są szczepione, odrobaczane, badane przez lekarza i są z powrotem wyprowadzane na pastwiska. No nie no, jeżeli zabieramy z tych pastwisk, są to miesiące albo wczesne wiosenne lub późne jesienne, no trzeba dokarmiać sianem, sianokiszonką, no i szczególnie mineralnymi, tak? Różnego rodzaju sole, lizawki, czy mineralne podawane w korytach też różnego rodzaju pasze. Trzeba wtedy po prostu mineralnymi uzupełniać to obowiązkowo. To uzupełnianie naturalnej paszy z pastwisk to drobiazg w porównaniu z całorocznym przygotowywaniem pożywienia dla bydła w oborze. Dlatego zwolenników całorocznego wypasu bydła przybywa. Jest to można powiedzieć, ekonomicznie najbardziej uzasadnione. No niestety chów alkierzowy, tuczenie zwierząt w oborach, w alkierzach, no ma to do siebie, że jest znacznie droższy, bo tą paszę trzeba dowozić do gospodarstwa, a koszty transportu przy dzisiejszych cenach oleju napędowego są przeogromne. Tu mają naturalną, dobrą paszę za darmo w zasięgu, można powiedzieć, swojego pyska. Pan Dariusz Matkowski podkreśla jeszcze jedną zaletę hodowli pastwiskowej. One się lepiej czują, także nie ma żadnej potrzeby, bo obiekty te są wiaty. One na powietrzu się czują bardzo dobrze. My dla nich krzywdę robimy, jeżeli je zamykamy, wiążemy na łańcuch, jak to niektórzy hodowcy robią. Myślę, że nie, że to od tego trzeba uciekać. Daj jak najwięcej swobody, lepiej, taniej, zdrowiej i zwierzęta zdecydowanie lepiej się czują. Im mróz nie przeszkadza, zimno im nie przeszkadza, one się kapitalnie czują na powietrzu. Niestety nie wszyscy mają szansę na tego typu hodowlę, choć może być ona bardzo opłacalna. Ci, którzy zdecydowali się na chów alkierzowy, muszą zapewnić zwierzętom paszę na miarę ich potrzeb we własnym zakresie. Podstawą tego typu żywienia jest dobra pasza objętościowa.